Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Świat influencerów okazuje się z tygodnia na tydzień coraz bardziej zepsuty i zakłamany. Coraz więcej jest twórców, którym widzowie początkowo ufali i wierzyli, a którzy koniec końców okazują się farbowanymi lisami, których życie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, którą pokazują w social mediach. I teraz uważaj, bo wbijemy się idealnie w środek internetowej hipokryzji, a ja sam będę miał być może dramę albo nawet pozew. Bo nie waham się internetowym hipokrytom powiedzieć normalnie, kim są naprawdę. Jedna z najbardziej znanych par polskiego Instagrama, Akop i Sylwia Szostak, ogłosili, że rozstają się po 10 latach małżeństwa. No ja jestem wstrząśnięty, ale nawet jeżeli ty nie wiesz, kim są ci państwo, to posłuchaj, bo z tej pozornie błahej historii można wyciągnąć kilka naprawdę bardzo cennych wniosków na temat tego, co widzimy w internecie. Pan Akop i pani Sylwia to taka para, która rozbudowywała swoją popularność w internecie właśnie wokół tego, że są parą, fit parą. Było mnóstwo, tony wspólnych zdjęć, ogrom wspólnych, śmiesznych, małżeńskich filmików, obdarowywanie się prezentami, kwiatami, były różnego rodzaju porady dotyczące prowadzenia związków i miłości. I to wszystko było ubierane w jedną główną linię kontentu, który świetnie się sprzedawał. I ten kontent miał tytuł Miłość. Na dobre i na złe. Państwo na bazie wspólnej relacji i wspólnej historii zbudowali sobie ogromną wręcz rzeszę fanów i fanek. I to na tym opierał się ich internetowy fenomen. W końcu to kobiety, którym nie udawało się w związkach, te, które uważały, że ich mężowie czy ich partnerzy mają mnóstwo wad, bądź też te, które stwierdzały, że niestety trafiają wiecznie nie na tych facetów, co trzeba, to one najbardziej karmiły się wręcz internetową miłością pana Akopa i pani Sylwii, pisząc komentarze, w których jasno sugerowały, że tak właśnie powinien wyglądać związek idealny. Influencerzy zatem content pod taką publikę i pod taką treść robili, no bo odbiorców tej treści mieli. Dużo kobiet odbiera świat bardziej emocjonalnie niż mężczyźni, więc chętnie na to patrzyły. Natomiast jest też spora grupa ludzi, którzy patrząc na to widzieli w tym nadzieję na swoje życie i swoje związki, bo to byli ludzie często zranieni, bądź tacy, którym się nie udało, bądź tacy, którzy po prostu szukali porad na temat związków, jak to wszystko ugryźć, jak być udanym związkiem, jak już znajdziemy sobie drugą połówkę. W końcu para chwaliła się chętnie tym, że ślub wzięli po 84 dniach zaledwie znajomości. Do tej pory byli razem. Można było zatem traktować ich za jakiś wzór. Pan Akop znany jest w internecie z tego, że kupował swojej żonie kwiaty w takiej ilości i tak często, że gdyby zebrać je ze wszystkich ostatnich lat, kiedy je kupował i gdybyśmy je rozłożyli na ziemi, to bylibyśmy w stanie tymi kwiatami przykryć co do centymetra praktycznie całą deltę rzeki Mississippi i do tego 1/3 mniej więcej powierzchni Puerto Rico. Złośliwi internauci śmieją się teraz, że gdyby pan Akop kupował swojej żonie i dawał kwiaty 3 razy w roku, a nie 3 razy w tygodniu, to ich związek by przetrwał, bo we wszystkim trzeba mieć umiar. Ja sam natomiast absolutnie nic nie mam do dawania kwiatów swojej kobiecie, ale przyznaję, że zawsze mnie ciekawiło, jak to działa. W sensie, jak musi czuć się kobieta, której co chwilę dajesz kwiaty, ale za każdym razem, gdy to robisz, masz przy okazji włączony telefon, żeby to nagrać i zrobić na tym zasięgi na Instagramie. I to niezależnie od tego, czy jest w tej chwili na to gotowa, czy też nie. No jak dla mnie, to traci to w tym momencie absolutnie cały swój urok i staje się tylko zwykłą, pustą próbą zdobywania lajków na zachowaniach klepanych pod publikę. Bo według mnie miłość, tak jak pieniądze, lubi ciszę. Ale ja się pewnie nie znam. Zarówno panią Sylwię, jak i pana Akopa obserwują setki tysięcy ludzi. I spora część z nich zastanawia się, jak to jest możliwe, że teraz nagle będzie rozwód, jak jeszcze zaledwie kilka dni temu pan Akop dodał takie zdjęcie, na którym całuje siedzącą mu na kolanach żonę i tłumaczył swoim widzom, na czym powinien polegać prawdziwy związek. I tu wam przeczytam. Związek nie polega na trzymaniu kogoś w złotej klatce. Dojrzała relacja to wolność, pomimo której dalej chcesz spędzać czas z tą jedną osobą mimo upływu lat. Pani Sylwia jeszcze na początku lutego dodała post, na którym przytula męża z podpisem: gdyby ktoś mnie zapytał, jakie jest moje ulubione miejsce na ziemi, to obok ciebie. 25 stycznia, po 10 latach małżeństwa, powiedziała ponownie tak. Na zdjęciu są kwiaty, był pierścionek. Po drodze mieliśmy jeszcze tort, wspólne spędzanie czasu, czy porady, jaki jest sekret szczęśliwego związku, miłość walentynki, cieszenie się z małych wspólnych chwil, no mnóstwo śmiesznych małżeńskich filmików. No a pan Akop wobec śmiechu komentujących to wszystko mężczyzn tłumaczył, że wcale nie chodzi o to, że jest pan toflarzem, tylko że to właśnie odróżnia chłopców od mężczyzn. Że mężczyzna nie boi się swoich uczuć.
Do samego końca wszystko było robione tak, żeby związek, który co prawda nie jest idealnym, nadal według ogólnej koncepcji wyglądał na taki, na którym inni mogą się wzorować. A tu nagle ni stąd, ni zowąd jest rozstanie, na które mało tego zanosiło się podobno już od dawna. I podobno będzie rozwód. No to jak to tak? To albo ktoś z Państwa jest aktorem, i to świetnym, albo jesteście nimi oboje. Wiadomo, jak jest w życiu, takie rzeczy się zdarzają i to jest normalne, tylko cały problem polega na tym, że pani Sylwia Szostak na temat rozstania przekazała magiczne słowa, że to nie jest tak, że to jest spontaniczna decyzja. A w komentarzu odpisała nawet, że decyzja ta została podjęta wspólnie już kilka lat temu. Dodatkowo ich obserwatorzy dowiedzieli się, że nie było w tej decyzji osób trzecich i nawet, że chodzili na terapię. I tutaj trafiamy w samo sedno, no bo skoro tak, to wychodzi na to, że nasza para influencerów, celebrytów miała pełną świadomość, doskonale wiedzieli, że im się nie układa. I to nie od dzisiaj. Mało tego, oni mieli pełną świadomość, że stoją na krawędzi rozstania. I tak mimo tego dodawali cukierkowe posty i poematy o miłości. Tylko na pokaz było uśmiechanie się do kamery, nagrywanie filmików, pisanie pięknych tekstów i do tego psucie głów. Normalnym ludziom, którzy na to wszystko patrzyli i to łykali i wpadali w kompleksy, że ich związki są wybrakowane, że są gorsze, bo nie pasują do tego, co wy pokazujecie w internecie. Rzeczywistość tymczasem pokazała się zupełnie inna. W takim razie, drodzy Państwo Szostak, prawdopodobnie jestem jedną z bardzo nielicznych osób, które nie boją się powiedzieć czegoś takiego na głos, ale nie mam z tym problemu, bo jeżeli tak jak się zarzekacie, naprawdę się rozstaliście, do czego za chwilę przejdziemy, wiedząc od dawna, że wam się nie układa, to oznacza nie mniej, nie więcej niż tyle, że świadomie i celowo oszukiwaliście swoich widzów, obserwatorów i fanów. Dla zasięgów. To trochę tak jak ci wszyscy ludzie, którzy udają milionerów w internecie. Są drogie samochody, są złote zegarki, pliki pieniędzy. Ale jak przychodzi co do czego, to 3 razy w tygodniu wracają z siłowni do domu trolejbusem, bo nie stać ich na samochód. A cała kreacja internetowa, którą pokazują, to jeden wielki farmazon pożyczony tylko do zdjęć i filmów. I jak się tak popatrzy na komentarze na waszych profilach, to widać, że wasi widzowie najnormalniej w świecie są w szoku, bo tysiące ludzi obserwowało was ze względu na to, jaki content dodajecie, a który okazał się prawdopodobnie w jakiejś części iluzją. Do tego, odkąd zobaczyliście, że ludzie zarzucają wam, że okłamywaliście ich od dłuższego czasu, ograniczyliście możliwość dodawania komentarzy na Instagramie, a te pod postem swoją drogą o rozstaniu to już nawet zniknęły. I to jest właśnie, drodzy Państwo, typowo influencerskie podejście do tematu. Najpierw zrobię coś krzywego, wobec czego moi widzowie mogą faktycznie mieć pretensje, a jak ludzie zaczynają normalnie mówić, że to jest słabe, bo jest słabe, to ograniczam możliwość komentowania, bo nie potrafię się z tym zmierzyć. To najpierw pan Akop mówi 16 lutego ludziom, co odróżnia mężczyzn od chłopców, że mężczyźni nie boją się swoich uczuć, a już 30 marca nie umie wziąć na klatę krytyki, która została wywołana jego własnym działaniem i ogranicza możliwość komentowania. No to kto w końcu jest tym mężczyzną, a kto chłopcem? Bo wyszło zupełnie odwrotnie i ja już nie rozumiem. I ja wiem, że fajnie się zwala winę na ludzi, a bo piszą negatywne komentarze, to ja to muszę zablokować. Ale czy to nie jest tak, że to nie jest wina ludzi, że piszą wam, że jesteście hipokrytami państwo? Tylko wasza, że nimi jesteście? W końcu to wy dawaliście porady związkowe. Że dopiero co byliście na kanapie w TVN-ie i opowiadaliście, jak radzić sobie z konfliktami w związku. Tak właśnie wygląda iluzja internetu, którą influencerzy bardzo chętnie sami tworzą. Cukierkowe pary i kolorowe życie to się świetnie sprzedaje, bo przeciętni ludzie żyjący w szarej rzeczywistości sami chcą w to wierzyć. Prawdziwe pytanie brzmi jednak inaczej. Czy pan Akop i pani Sylwia faktycznie się rozstali? Zarzekają się, twierdzą, że dokładnie tak jest, ale chyba nikogo by nie zdziwiło, gdyby okazało się to wszystko typowo PR-ową zagrywką pod zasięgi. W końcu każdy content potrzebuje kiedyś odświeżenia, każdy profil potrzebuje kiedyś przypomnienia o sobie, a i na innych fitparach państwo Szostak mogą się wzorować, bo w końcu nic tak nie przysparza nowego boosta popularności, jak rozstawanie się i schodzenie z powrotem. Jeżeli w zanadrzu są jakieś nowe projekty, to wszelkiego rodzaju pseudokoperkowe afery, wszelkiego rodzaju kryzysy świetnie się sprzedają, bo można chwilę przyaktorzyć i dzięki temu przypomnieć ludziom o swoim istnieniu, a potem nowe projekty z naszym udziałem rozchodzą się jak świeże bułeczki. W przeszłości byli już influencerzy, którzy robili takie rzeczy i potem nazywali to eksperymentem społecznym, czy też projektem, który miał sprawdzić reakcję widzów, a finalnie i tak wszyscy wiedzieli dokładnie, że chodzi o to, żeby nakręcić sobie hype. Bo nieważne jak mówią, ważne, by gadali.
Być może będziemy zatem kiedyś świadkami wielkiego powrotu, a być może wychodzi po prostu na to, że najgłośniej o związkach lubią mówić ci, którzy najmniej je rozumieją. Patrząc natomiast na to wszystko z boku, czy się Państwo rozstaliście, czy też nie, to na tym etapie ma w tym momencie tak naprawdę małe znaczenie. Bo jeżeli jest tak, jak mówi Pani Sylwia i rozstaliście się i to była decyzja podjęta wspólnie i już dawno, to znaczy, że przez jakiś czas odgrywaliście przed setkami tysięcy ludzi przedstawienie dla zasięgów. A jeżeli tylko udajecie, że się rozstaliście, to odgrywacie to przedstawienie dla zasięgów teraz, żeby tą wiadomością przysporzyć sobie popularności. I w jednym i w drugim przypadku wychodzi to mega słabo, więc absolutnie nie zazdroszczę Państwu sytuacji, w jakiej się postawiliście, ale z drugiej strony najnormalniej w świecie ponosicie teraz konsekwencje swoich własnych wyborów, bo tak to już w życiu niestety wygląda. Podsumowując, czy jedna z najbardziej znanych fit par polskiego internetu właśnie się rozstała? Być może. Czy warto wierzyć we wszystko, co widzimy w internecie? Prawdopodobnie nie. Czy otrzymam teraz pozew, bo śmiałem przypomnieć, że internauci tylko rozliczają tę parę z tego, co sami wrzucali do internetu?